Ej, jedziemy do Miami, powinien psa? Tak. Jakieś turbulencje, zaliście na tańce grać pasję. Okazało się, że to są kluseczki, a nie kalafior. Próbujemy się wkraść. Dycha za jedną wodę. Super! Cheers! O kurde, polało się. Siła magnesu. Hejoka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Moi drodzy, jest godzina 4:13, a my dalej nie śpimy i proszę bardzo, pierwszy towarzysz podróży. Hi, to ja. Także lecimy do Miami, aż was tutaj postawię. Dodam jeszcze, że do Julki przyjechałam dzień przed naszym wylotem, na wszelki wypadek, żeby nie spóźnić się na samolot, ponieważ Warszawa była cała zakorkowana, gdyż był w niej prezydent USA. I akurat tego dnia, kiedy my wylatywaliśmy, on też wracał do swojego kraju. A tutaj teraz taka ciekawostka, z Julką się kompletnie nie znałyśmy, w zasadzie widziałyśmy się tylko raz w życiu na nagrywkach i to tyle. Ale ja moich odbiorców to nie informuję, że lecę do Miami przez cały vlog, także... A, nie będą zgadywać. Dowiedzą się na koniec vloga. Ale to nie jest nasz jedyny kierunek. Tak, to nie... I to będzie bardzo fajny kierunek kolejny. Sami będziecie mogli ocenić, także mam nadzieję, że będziecie oglądać tego vloga. Nie wiem, jaki on będzie długi, z czego on się będzie składał. To jest po prostu randomowy vlog. To jest życie. Tak, dosłownie. Także to jest Julka, to jest po prostu Julka. Pierwsza osoba, która będzie tutaj ze mną podczas tej podróży. Tak. Czekają was jeszcze dwie osoby, ale to zobaczycie je jutro, dla was w sumie dzisiaj. Dla nas też. Nie. Co? Dzisiaj, no. Dla nas dzisiaj. To jest czwarta. Dla nas dzisiaj. Jezus Maria. Mamy trzy godziny snu. Ja nastawiłam zegarek na co 5 minut. Więc... Ja mam problemy z budzeniem się. Ja ogólnie... Ja muszę mieć kilka różnych dźwięków, żebym ja się w końcu do któregoś obudziła. Będzie ciekawie. A to coś mi dobrze, bo może ja się wiadrem wody obudzę. Chociaż nie, bo to moje mieszkanie. To w sumie chyba nie. Nie mamy czasu na sprzątanie. Za udany wyjazd. Już na herbatkę. Ostatnia polska herbatka. Julia, mama zrobiła mi tościki i herbatkę, także naprawdę aplauz. Córka Paulina zrobiła mi fryzurę na LZ. Ale proszę, proszę się pokazać. Mega Pinterest, mega vibe. Co prawda ta fryzura nie przetrwa prawdopodobnie nocy, ale zawsze możemy nie iść spać i wtedy przetrwa. Tak, nie? Myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. To jest dobry argument na to, żeby ponad nie iść spać. Ponad sen, mega dobra decyzja. Pozdrawiamy rodziców, dobrze nas wychowaliście. Zorganizowałam ten wyjazd w 2 dni i Paulina powiedziała na mój głupi pomysł pod tytułem: ej, jedziemy do Miami, a Paulina napisała tak. Okej, okay, tak. No i tak, to jest wyjazd. No. W ogóle naprawdę to był chyba jeden z najbardziej spontanicznych moich wyjazdów, pomimo że każdy jest spontaniczny, to ten był jeden z tych najbardziej. Zwłaszcza, że ja w ogóle bardzo chciałam lecieć do Miami, już nawet planowałam wyjazd z IF-em, ale finalnie on nie wypalił, dlatego teraz jestem z Julką. Tak. Pozdrawiamy. Powiemy wam update za kilka godzin. O, yes. Na lotnisku. Albo jeszcze przed. Nic nie wiadomo. W życiu nic nie jest pewne. Wstajemy. Później jedziemy na 8. O 8 musimy Ubera ogarnąć. No, o 9 pociąg. Na pociągu. W sensie pociągu, nie na pociągu. Na pociągu się nie przyjdzie. Jak wszystko dobrze pójdzie. Cheers. Dobranoc, widzowie. Mua. Widziałaś mi? A ty widziałaś? Ej, w sumie też nie. Ale to jest ta jedna z nowszych, to może dlatego. No jak z nowszych, wiesz, że ona już ma chyba 10 lat? Ja jestem taka stara? Naprawdę. No to starki przy myciu zębów, tej rano. Dokładnie tak! Słuchaj, jak co, ale kanapa Julki jest naprawdę bardzo wygodna. Wcale. Pomachaj, robię przewitkę. O, patrzcie, jakie piękne foteczki. A wiecie gdzie? Na Instagramie! Tu mamy kolejnego towarzysza podróży. Dobry, pojawiłam się, to ja, tak. mama tej wycieczki. Dokładnie, Ola, pozdrawiamy. Jeszcze tylko jeden towarzysz grupy. Myślałam, tak, że towar i byłam taka... Co?
Jesteśmy już w samolocie, moi drodzy. Prawda, to tylko symulacja. Kurde. No. Oni nie mogą wiedzieć tego. No, jesteśmy w prawdziwym samolocie, of course, oczywiście. I w ogóle telewizorki. Cyk, widać? Cyk, nie widać. Staliśmy pierwsze itemy. Poduszka. O, test, dobrze. I kot. Dokładnie tak. Życzcie nam miłego lotu. Będziemy klaskać, jak wylądujemy. O tak, to musimy zrobić. Musimy, koniecznie. Z itemów jeszcze są chusteczki i słuchawki. Zaczęliśmy lot i tak, patrzcie, Płock. Idealnie, moje miasto. Zaczynamy stąd, przylatujemy, uwaga. O, jest, dokładnie tutaj. Pierwszy napoje, ja na ciemno, Julia na jasno. Proszę bardzo, tutaj Ola soczek. Grzecznie, tak. Test winka trzeba zrobić. Nie jest słodkie, więc wiem, może nie ma no, nie jest najgorsze, ale... Pod tytułem idziecie na plażę i kupujecie winko w kartonie i to jest taki baj. Tak, trochę tak, no. Tak. Dostałyśmy już pierwsze jedzonko. Jedzenie! Julka to najbardziej czekała. W plastiku. Ekologicznie. Wzięłam sobie kurczaka, czyli opcję nie wege, a dziewczyny wzięły opcję wege, czyli z pierogami. Tak. Jestem ciekawa tych waszych pierogów. Ulala. Ej, no w sumie całkiem git. No. Okej. Okay. Ej, bardzo ładnie. A moje? Okej. Okay. To jakieś owocki jeszcze, jakaś sałateczka, coś ten, serniczek, czy tam jakieś ciasto. Ale jest jakość straszna. To są kluseczki. Bardzo dobre. Okazało się, że to są kluseczki, a nie kalafior, także dobre. Ciasto. Dobre. Ocenka całego jedzenia 9 na 10. Albo takie w sumie 8,5 na 10. No, coś takiego. A gdzie ta połówka jeden? No właśnie. No bo to mi tak średnio podchodzi. No i oliwek nie lubię. Ja tylko dodaję pół punkta w swojej skali, bo kocham oliwki, miałam więcej. Ja daję 9 na 10, bo mi wszystko smakowało, a jeden to jest dla lotu Emirates i Qatar, jak kiedyś takiego dokonał. Także dzięki, Nara. Na zewnątrz jaśniutko. To jest grane w ogóle. Nie? Tym razem mamy takie jedzonko, proszę bardzo, tutaj owocki, tutaj mamy gnioki. Tak to się nazywa? Specyficzna? To są takie kluseczki chyba, nie? Coś jak taka kluska z ziemniakiem zmieszana. Tak mi się kojarzy w smaku. No niezbyt mój smak, ale zjem jakoś. Szpinak? Nie mój smak kompletnie. Teraz jeszcze tasting owocków. To akurat na pewno będzie dobre. O Jezus, jakie ciśnienie. Patrzcie, tak wyglądała nasza droga. Coś ewidentnie poszło nie tak. Weszliśmy właśnie przed chwilą z samolotu i teraz wchodzimy do takiego metra, żeby przejechać na dalszą część lotniska, bo śmiesznie strasznie. Bo prawie 2 godziny męczenia się w kolejkach, żeby przejść w ogóle przez bramki i wyjść z lotniska. W końcu się udało. Czekamy teraz na Uberka. No i lecimy do naszej pierwszej lokacji. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Jest okropnie gorąco, w sensie fajnie, nie powiem, że nie. Jednak brakowało mi takiego ciepełka. Ale no, mając dresy grube, no to jest gorąco bardzo. No i praktycznie żaden samochód nie ma tablicy rejestracyjnej na przodzie, tylko tak naprawdę wszystkie na tyłach, także ciekawe, w sumie nie wiedziałam o tym. Próbujemy się wkraść. Ewidentnie. O, jak chłodniutko. Pierwsza lokacja, proszę bardzo. Ładnie, ładnie. Jakby dwie nagrywamy, o jest! Nie, tu też taki, wiesz. Aha. Ale taki przytulniacki w sumie, a łazienka jak wygląda? No tak. Tak jest tutaj. Gdzie namierzyłaś ten target? Spoko jest, no.
Właśnie przyszliśmy do Targetu, bo potrzebowaliśmy czegoś do picia i oczywiście wielkie pićka. Jakby to jest tak jedno z najmniejszych, które tu znalazłem. Stany mają to do siebie, że mają wszystko gigantyczne. To jest pierwszy dzień, to jest nawet niepełny. Jakby ja tu jestem kilka godzin, a już się zastanawiam, żeby dokupić bagaż. Bo jak ja widzę to wszystko. No to kurde, aż kusi, żeby to kupić, wszystko do Polski przywieźć. Jakie w ogóle jedzonka, patrzcie jak fajnie popakowane. Przed chwilą gadałam, że wszystko tu jest wielkie, ale patrzcie na te mini winka. Bo przecież to jest urocze. Tak. Ale w ogóle podobno picie alkoholu przed 12 to alkoholizm. Ale u nas jest 13 godzina. A. Dobra. To prawda. 348. No złapał nas jetlag zdecydowanie. To chyba na plus akurat. Lepiej w tą stronę niż w drugą, bo jak w tą, no to jakby wstajemy wcześniej, mamy produktywny dzień. Gorzej potem jak będziemy musieli iść spać, bo podejrzewam, że to może być problem. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Ja wam chcę tutaj pokazać, proszę bardzo. To jest ogródek w naszym domku. Suwerancko, co nie? I jeszcze... Polina nam zepsuła plany, bo nie ma 21 lat. Z rana idealnie, ale trzeba uczcić wyjazd. Tak wygląda nasz domek od przodu. No taki vibe'ik, w sensie wynajmowanie Airbnb to jest w ogóle inny stan umysłu, kompletnie coś innego niż na przykład wynajmowanie jakiegoś hotelu. Dzięki temu, że wynajmujemy taki domek w mieście, poczuć taki totalny vibe'ik, wiecie, Stanów Zjednoczonych. No zobaczcie, to jest normalnie taka prawdziwa ulica, flagi, drzewka, palmy, no cudownie. To jest nasz taki pełny pierwszy dzień. Wczoraj przylecieliśmy jakoś około 20. Przylecieliśmy w ogóle 45 minut wcześniej niż było planowane, więc w ogóle nie wiem, my jakąś pętlę czasu przekroczyliśmy, ja nie wiem o co chodzi. Ale jeszcze i tak musieliśmy czekać 2 godziny na lotnisku, bo była kolejka do wyjścia, wiecie, tam sprawdzali, zadawali pytania, po co jesteśmy w Stanach, ile mamy pieniędzy i tak dalej. No takie były podstawowe pytania, które wiecie, muszą zadać, żeby przejechać przez granicę. Miałam wrażenie, czy ten aparat mi zaparował, jakby od tego ciepła. Nie mam pojęcia. Bardzo mi się to podoba. Bardzo, bardzo, bardzo. Uj. Na bogato, nawet kury mamy na ogródku, jakieś koguty. W ogóle wstaliśmy też pewnie między innymi przez to, że one po prostu się cały czas wydzierały i na siebie nawzajem krzyczały, więc. Hejka! Hejka, kotecku! Hejka! Nie lubię kotów, ale ten jest całkiem słodki. Wprosił się tak trochę, ale dobra, no. Moi drodzy, przyszliśmy sobie na śniadanko z takim pięknym widoczkiem. Oh yes, elegancko. Do Angelina's. Ma jakąś konkretną. Angelina's. Po prostu. Myślałam, że tam coś Angelina's. Dalej jest. To do Angelina's. I to jest taka typowa śniadaniowa restauracja. Co wybierzecie? Proszę tutaj wypowiedzieć się. Wafle. Nie wafle, gofry belgijskie. Julka. Awokado toast. Ja również. Kawka. Oh yes. Kawka. Ja również. Patrzcie, jakie w ogóle są samochody zafoliowane przez to, że to jest remont. Taktycznie w sumie. Ja jestem w ogóle w szoku, jak dużo tu jest muralów. Patrzcie, tam, tu, murali? Muralów? Nieważne. Tam, proszę bardzo, tutaj. Tu jakiś taki wielki, no zarąbiście to wygląda. Dodaje w ogóle taki klimacik temu miastu, że jest tak kolorowo i tak kurde mega wakacyjnie, fajniacko. Robienie zdjęć backstage. Już jesteśmy coraz bliżej centrum. O, patrzcie, tutaj są takie jakby tramwaje, takie busiki, nie wiem w sumie jak to nazwać, które jeżdżą i można właśnie za darmo sobie wsiąść i przejechać się tak dookoła. Nie wiem, jaką on dokładnie jedzie trasę, ale może dzisiaj sobie wejdziemy i zobaczymy, jak to wygląda. Proszę bardzo, wywiało nas w takie oto miejsce, jakieś jachciki, coś, ten, no fajniacko, ażeby się chciało wskoczyć do tej wody, Jezus Maria, jest tak ciepło. Patrzcie, jakie furki. Nieźle, nieźle. Dotarliśmy tak troszeczkę bardziej do centrum, kierujemy się w stronę downtown i powiem wam, że jest 12.11, jest tak ciepło. Zobaczcie, Warsaw jedzie. Warsaw, siemano. Jakie to jest gigantyczne. Pięknie.
podoba mi się. Dochodzić do takiego uniwersytetu w samym centrum miasta z takimi widoczkami, no nie powiem, to by było fajne. Nie, no to połączenie jest cudowne, patrzcie, tutaj jakieś wieżowce, a tutaj natura, moi drodzy, park, proszę bardzo. Ślinki, drzewka, no cudowne. Pieseczki, jakie słodkie, tu jest dużo różnych pieseczków i tam też jest duży pieseczek. No piękne, no cudowne. Będziemy robić właśnie przejażdżkę tramwajem, to się dokładnie nazywa Metro Mover, także jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. I w sumie nasz cel drogi to jest... nie wiemy co. Co wyjdzie, to wyjdzie, po prostu. Przyszliśmy właśnie do takiego marketu tutaj pobliskiego i to jest to, co bardzo chciałam, jakieś owocki obrane. 11 dolarów. O kurde. Tutaj są jakieś 4, arbuzik, ananasik, tutaj 6, ale mega duże ceny, ja pierdzielę. To jakieś owoce morza, ale oczywiście ceny też kosmiczne, chociaż no tego można się spodziewać w sumie po Stanach. Moi drodzy, wybieranie wody. Wczoraj kupiliśmy najdroższą, która była w sklepie, nie znaleźliśmy tańszej, także wycha za jedną wodę. Super, super. Macie taki catering w sklepie, co jest gramy. Gotowe jedzenie w takim sklepie, no mimo wszystko spożywczym. Ale jazda, śmiesznie, nawet jakieś na ciepło są. Tam były kasy, tutaj w ogóle są jakieś mikrofalóweczki, jakieś sztuce. Proszę bardzo, miejsce, żeby sobie usiąść, zjeść. Umbrella bags. Jak pada deszcz oczywiście, to bierzecie coś takiego i wkładacie parasolkę, żeby nie uwalić podłogi. Niezłe. Przyszliśmy sobie do takiego parku i w sklepie kupiłam ananaski i soczek, lemoniady, które już trochę wypiłam, ale bardzo dobre są te lemoniady. Są trochę słodkie, trochę bardzo słodkie, no ale no co, no jest całkiem smaczne. Taki widoczek za wodę i teraz będziemy sobie wcinać. Dobra, to... bardzo dobra. Jaki złodziek, no totalnie. O Boże. Jaka urocza. Uciekł od nas, przestraszyła się. Ale tutaj chillery mają. Idziemy do Little Havana, która wcale nie jest taka little, podobno. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Słoneczko ostro teraz świeci. Ile my zrobiliśmy? 15 tysięcy? No, a jest dopiero 15? No to, kurde, ja nie wiem jak. Myślę, że do dzisiaj możemy dobić 125, tak szczerze mówiąc, na spokojnie. Znaleźliśmy prawdopodobnie jakąś majamijowską, jakkolwiek to można odmienić, szkołę. Czy bardzo, tu jakiś jarmark, jakieś busiki. Sklep za dolara. Czy to jest miejsce, do którego powinniśmy wejść? Jako prawilni Polacy? Oczywiście, że tak. Jakie soczki, wcale nie wyglądają jak totalnie chemiczne. Tu jakieś chipsiki, coś ten, proszę bardzo, duży wybór. No dobra, może trochę naciągany dolar, bo wszystko jest w sumie za dokładnie dolara 25. Ale dobra, już nie będę się czepiać. Boże, jakie cudowne różowe ciasto, no piękne przecież. Chociaż nie wiem, czy z tego sprawy będą jakieś dobre rzeczy, ale zawsze warto sobie zobaczyć coś nowego. To jest kubańska, co nie? To jest... bym powiedziała, że kubańska. Ja się nie znam na... Honduraska. Honduraska. Czy tak. Honduraniska? Honduraska. Honduraska. No to proszę bardzo, widzowie. Taki honduraski klimat. Elegancko. To jest w ogóle, kurde, Honduras. No właśnie, tak trochę średnio ogarniamy. Wszyscy zamówili jakieś klimatyczne jedzonko, a ja... Kolejna lokacja w dzisiejszym dniu to jest Miami Beach. Na mapie to jest jakby taki mały cypelek obok Miami. No i fajny klimacik, jak słychać muzyczka, to jest coś, co lubię. Ale no, oj, powiem wam, że fajnie. Musiałam wam pokazać. I idziemy zobaczyć plażę w ogóle, jak to wszystko wygląda. No to fajne mamy morze, zarąbiście. Jakieś w ogóle namioty porozkładane, nie wiem o co chodzi. Ale kierujemy się chyba w tamtą stronę. Zobaczymy, bo ten namiot musiał się w końcu skończyć. Miałaś śpiewać? A bo ja tak się tutaj nie znam. A czyli czekamy tylko na to jedno zdanie. To powinna być reklamówka z Biedronki. A nie jest, słuchajcie. Dotarliśmy, moi drodzy, na plażę. Co prawda zachód słońca jest po tamtej stronie, a nie po stronie wody, ale mimo wszystko i tak widoczki są bardzo fajne i jest ta budeczka tutaj. Przepraszam bardzo, ale tutaj na pewno będę miała zdjęcie. Z Instagram, parla.ety, no musicie tam wejść, oczywiście. Ciepła woda? Ciepła. Tak. Idę dotknąć.
Tasting, tasting. Nie chcę sobie butów zamoczyć. No przychodź tu szybko. Siła magnesu, coś ten. O, fajna, cieplutka. To mi się podoba. Jak wiecie, nasz wyjazd to jest taki troszeczkę road trip i właśnie pod koniec wyjazdu będziemy mieć apartamencik tutaj, na Miami Beach, blisko morza. Wtedy też naprawdę wejdę do wody, zobaczymy jaka jest w ogóle i a siaram totalnie. Cheers. Cheers! O kurde, polało się chyba coś. Kochane życie, moi drodzy. Dobra, jak lek? Tutaj już... Chcesz spróbować? Nie jest najgorzej. Nie, dobra, nie jest takie najgorsze. Byłam gorsze. Okay, bo 10%, a nie... Zero, cenzura zero. Mama, nie, Paulina, mama, nie. Paulina, ja ci zrobię zdjęcie, 21 lat. Nie, dobra, pa. W ogóle nasiennik mi zafarbował na czarno szyję. O co chodzi? Brud wychodzi. O Boże. Ten brzuch to jest mój ulubiony. Pasek. Nie, w ogóle, słuchajcie. Ja nie wiem, jak ty to zrobiłaś, naprawdę. Chociaż dobra, teraz się tak śmiejemy, a zaraz wrócimy okaże, że ja też jestem tak samo spalona. Jestem trochę... Ty masz czoło opalone. No masz. Bronzer naturalny. Rano mówiłaś, że nie wiesz, jak nabrać bronzera. No to nie muszę teraz nawet już nakładać, słuchajcie. Tak. Tu ewidentnie toczy się jakiś gruby melanż. Myślę, że musimy obczaić te tereny, nie żebym coś proponowała, bo jestem tutaj niepełnoletnia, ale zawsze można zobaczyć, co tutaj się dzieje, prawda? Prawda? No, prawda. W ogóle, o, pokażę wam jeszcze księżyc, bo w ogóle to jest hit, jak on wygląda. Jeszcze jakby dodać dwie kropki, to by była taka emotka w sumie. Mieliśmy w planach iść do pubu, ale... Paulina nam zepsuła plany, bo nie ma 21 lat. Ona może pójść, tylko nie weźmie drinka. Po prostu wezmę wodę, chociaż mniej zapłacę, no, chociaż tyle. To są jakieś występy, drag queen, także to może być ciekawe. Na ładny uśmiech, coś nie ten? Nie wiem. Chociaż taka spocena po całym dniu była trochę średnio. Może ja na chodniku poczekam, o. Nasz plan jest taki. Paulina chodzi ostatnio. Ojejku, to poczekasz chwilkę i potrzymasz nam rzeczy, my zaraz wrócimy. Będę tą, wiecie, tą taką tym odrzutkiem grupowym po prostu. Hey, it's me. To jest właśnie to miejsce, do którego chcieliśmy przejść. Myślę, że to będzie mega mocne. Cały czas zmieniamy tutaj klimat, teraz tak. Jakieś latino! Okej. Coś się zaczyna ewidentnie dziać. Uwaga! Mam X-y, to znaczy, że nie można mi sprzedawać alkoholu. Julka zamówiła sobie koronę z limonką. Tutaj Ola mojito. A ja, moi drodzy, bieda. Znaczy bieda, może nie jest taką biedą, ale kawa karmelowa. Chociaż jest mrożona. Zgrane! Kończymy melanż o 21. Bo zaczęłyśmy o 6 sangrii. No dobra, też prawda, przekonałaś. 30 tysięcy kroków, idziemy spać. Jutro czeka nas wspaniała przygoda. Dokładnie. Oglądajcie, zobaczycie.